Ciekawe, czy ten temat się sprawdzi dla tych, co budują domy i różne inne konstrukcje z dużych kantówek drewnianych. Przepraszam. To nie była duża kantówka drewniana, tylko tu jest duża kantówka drewniana. Żeby nie było, jest to kantówka o wymiarach 150 na 75 mm. Według mnie to już jest duża, z tego można już jakieś duże konstrukcje dachowe bądź inne składać. I tutaj chciałbym Wam dzisiaj przedstawić takiego dużego brzeszczota. Pół ekranu zajmuje. Już Wam mówię coś więcej o nim. Maksymalne cięcie to jest 200 mm, aż 200 mm. I teraz co ja ciekawego znalazłem. Tym brzeszczotem można ciąć belki drewniane, drewno iglaste oraz plastik. Tutaj na blistrze jest pokazane, że można ciąć nią, tym brzeszczotem, rury kanalizacyjne. Niestety nie mam, choćbym chciał, nie mam takich rur kanalizacyjnych, więc ciąć nie będziemy. Ale taką kantówkę spróbujemy przeciąć w pionie. Co do ceny. Znalazłem w trzech miejscach cenę za ten brzeszczot i to jest tak, na Amazonie znalazłem za 51 zł, na Allegro 45 zł i u Lange Łukaszuk 54 zł i 12 groszy. Także tutaj takie ceny są. Z nikim, z żadnym z tych nie współpracuję. Jedynie Wolfcraft dostarczył mi ten brzeszczot do testów. Zapraszam również na filmy, które już są oraz filmy, które dopiero powstaną. Filmy, które już są, będą w opisie pod filmem. Jeżeli chodzi o dane techniczne tego brzeszczotu, materiał to jest HCS, czpień to jest uchwyt w literze T i głębokość cięcia to jest od 8 mm do 200 i w tym zakresie należy się tego trzymać. Według zaleceń producenta nie stosujemy tak zwanego podcinaka w wyżynarce, gdyż po prostu tutaj on nie jest do tego przeznaczony. Wielkim problemem bardzo często, gęsto jest to, że my stosujemy brzeszczoty, po prostu takie, które złapiemy, to tniemy. Dlatego nawet przy dobrych bądź najlepszych maszynach bardzo często, gęsto gdzieś tam jakiś brzeszczocik jest z Castoramy bądź z Obi, sorry, sklepy, ale do Was mam najbliżej i tak szczerze mówiąc jedne wielkie G macie na regałach. Wolfcrafta nie macie, Festola nie macie, różnych innych nie macie, ale może to i dobrze, bo tutaj w tym momencie na takich sprzedażach mogą zarobić sklepy, małe sklepy stacjonarne, jeżeli jeszcze takie są, oraz sklepy internetowe. Także co? Przechodzimy do cięcia. Tutaj taka mała informacja. Brzeszczot jest dosyć długi, dlatego trzeba sobie zrobić wyższą podstawę. Ja tutaj korzystam ze styropianu jako dodatkowy stół. I tutaj zobaczymy teraz, czy brzeszczot na maksymalnych obrotach. Mam tutaj na szóstce ustawione. A szóstka to jest 2900 obrotów na minutę. Zobaczymy, czy ten brzeszczot wpada w jakieś drgania tak na luźno. Przy starcie i przy hamowaniu gdzieś tam końcówka wpada delikatnie w wibrację. Gdzieś kiedyś widziałem taki film, że to jest podobno bardzo niepożądany efekt. No w zasadzie nie ma się co dziwić, no bo jeżeli sobie gdzieś natrasujemy jakąś linię cięcia, no to tutaj trzeba wziąć to pod uwagę, czy on będzie nam ciął prosto, czy będzie nam ciął krzywo. Ja tutaj zobaczymy, czy w ogóle mi przetnie tą kantówkę. No i zobaczymy. Aha, producent nie zaleca z podcinakiem, dlatego tutaj mam na zero ustawione i tniemy.
Tak wygląda materiał po cięciu. Zobaczymy teraz sobie linię tutaj, jak prosto ona to ucięła. Weźcie pod uwagę jeszcze fakt, że ta kantówka jest praktycznie z samego środka drzewa, które kiedyś sobie rosło. Także tutaj środek jest dosyć, no miał co brzeszczot robić. Ale zaraz zobaczymy, jak wygląda powierzchnia. Przykładając kątownik do naszego miejsca cięcia, wychodzi to w taki sposób. A jeżeli chodzi o płaszczyznę, no to można powiedzieć, że z całą odpowiedzialnością można powiedzieć, że jest prawie prosto. Prawie robi wielką różnicę, ale żeby nie było, to ten kątownik jest do nie kątownik, a ten brzeszczot jest do cięcia zgrubnego. Nie jest to brzeszczot do cięcia precyzyjnego, więc tutaj taka odchyłka na budowie, podejrzewam, że nie robi zbytnio dużej różnicy. Chociaż może cofnę to, bo zaraz znajdą się, którzy o, było takie krzywizny. Dobrze, w porządku, nie ma problemu. Pokazuję i objaśniam, jak ten brzeszczot tutaj to wyciął. Wydaje mi się, że wyciął całkiem poprawnie. Na takie, będę sobie chciał zbudować altankę na ogródku, który może kiedyś sobie kupię, jak ceny trochę spadną, to podejrzewam, że będzie jak znalazł, będę wiedział, co sobie mam zakupić. Także co? Może i ten brzeszczot jest troszkę drogi, może niedrogi, to sobie ocenicie sami. 50 zł za taki brzeszczot. Troszkę się tutaj musiałem pogimnastykować, żeby to przeciąć, ale przeciął i tak na dobrą sprawę nie ma tutaj jakichś większych zastrzeżeń do tego. Podzielcie się swoimi komentarzami pod moim filmem, czy używaliście kiedyś takiego dużego brzeszczotu i czy on tutaj to przeciął, tą beleczkę, tak jak powinien, bo mi się wydaje, że tak. Na tą chwilę to wszystko. Zapraszam na moje wcześniejsze, jak i na moje następne filmy, które powstaną. Pozdrawiam, bez pitolenia, Rafał z kanału Olo76. Ciao!